Znowu ja, Daniela Lopez TV i dzisiaj chciałam przedstawić mojego nowego patrzaka, którego kupiłam sobie wczoraj w smyku. Tak, był on w takim ciasteczku, można to tak nazwać. Tutaj Littlest Pet Shop, nie wiem czy widzicie. Taki napis Littlest Pet Shop. Tak. Później był w zaszytkach, które wywaliłam, bo nie chciała ich też jebać. I tak. Wygląda on tak, ten pet shop. Są tutaj zatłonęła. Nie zwróćcie uwagi. Czekaj, co przybliżę. Sobie tak. Jest on taki. I on jest słodziutki. To są te nowe seria Lucky Pets. I jest, on jest cudowny. I tak. To są, te pet shopy są nazwane jako ciasteczka z wróżbami. I to jest ta wróżba. I mam już nawet na niej imię. Daisy. Na mnie pasuje. Bardzo. Jak tylko ją zobaczyłam, to tak. Bo otwierałam to z moją koleżanką w galerii. Już. Siedziałyśmy w stoliku i już. Moja koleżanka zamierzyła, to już otworzyła, bo ona jest tak ciekawa. No i żeśmy otworzyły, to taki słodki kociak nam ze środka wyskoczył. No ale tutaj mam gdzieś opakowanie. Tutaj nawet jest pokazane, że kotek. Więc nie wiem, ale to nie są tylko kotki, bo mam tu nawet listę. I jest po prostu laki. Będzie pokazywał za chwilę. Więc tak, tutaj są te po prostu laki. Czyli te zwykłe. I to jest moja kochana Diana. Ona miała tutaj taką łapkę. Takim czymś. Tutaj są super laki. Czyli takie. I ultra laki. Czyli mój wymarzony, piękny listek. Czas na tą dziwną wróżbę. Nie wiem. Jest to jeszcze, bo tutaj jest chyba rozwiązywanie tej wróżby. O co chodzi z tą tutaj tabelką? You will discover. To później czytam nad tym, popatrzę, bo mi się nawet nie chce. Na razie pytam was, czy wiecie o co chodzi z psem LPS? Chociaż to chyba nie. Kotok, czwórka i kalendarz. Jeżeli wiecie o co z tym chodzi, to piszcie mi tutaj na dole w komentarzach. I dziękuję za oglądanie.